wszystkich. Dzisiaj kilka słów na temat porwania Kościoła, ale też zobaczymy sobie, jak manipulują, znaczy może nie tyle, znaczy manipulują Słowem Bożym, wyrywając z kontekstu. To jest klasyczny przykład tego, zaraz to sobie zobaczymy, jak nie potrafią czytać Pisma Świętego, jak wyrywają z kontekstu. To jest jak Świadkowie Jehowy, prawda? Dwa słowa na temat porwania Kościoła, mitycznego porwania Kościoła. Pierwsze, zakłada on, że wszyscy wierzący w Chrystusa zostaną porwani przed wielkim uciskiem. Jest to bzdura. Drugie założenie fałszywe, to zakłada ono, że Chrystus ma powrócić, ukazać się światu dwa razy. Pierwsze, żeby porwać swoich wybranych i drugi na koniec świata, bo zabierze dobrych, a złych zostawi na jakiś okres, żeby doświadczali rządów antychrysta i dopiero później przyjdzie na końcu świata. Czyli dwa przyjścia Chrystusa, jest to bzdura mityczna i porwanie wierzących przed uciskiem, kolejna mityczna bzdura. I zaraz sobie tutaj zobaczymy fragmenty, którymi operują i jak manipulują, wyrywając z kontekstu. Oczywiście najlepiej fragmentem takim koronnym to jest z listu do Tesaloniczan, kiedy pisze 1 Tesaloniczan 4:16-18, kiedy mówi tak, że sam Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my żywi pozostaniemy wraz z nimi, będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i będziemy zawsze z Panem. No i mówi, zobaczmy, widzicie, tu jest porwanie Kościoła. Hola, hola, nie tak prędko. Wiersz 16 mówi, na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej. Przyjdzie Pan, tak pisze święty Paweł. Zobaczmy, co sam Jezus mówi na temat swojego przyjścia. Wejdźmy sobie Mateusza, 24 rozdział. Ale jeszcze drugi fragment. To jest też Mateusza, 24 rozdział. Znaczy wyrwany z kontekstu i dorobiony komentarz. Cytuję 24 rozdział 37-42. Prawda, że jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. I tutaj też posługuję się tym fragmentem, szczególnie 39 i 40. 40. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden wzięty, drugi zostawiony, jedna będzie mleć na żarnach, będzie wzięta, druga zostawiona. I tutaj właśnie robią taki makijaż. Jedna będzie wzięta do nieba, prawda, wierząca, porwana, a druga zostawiona na męki, ucisku, które mają przejść na świat. Jest to bzdura. Dlaczego? Zobaczmy. Operują wersetami 37-42, 24 rozdziału Mateusza. A przeczytajmy to, co Jezus mówi o sobie, poczynając chociażby od 29 wersetu. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku, gwiazdy zaczną padać z nieba i nowe niebiosa zostaną wstrząśnięte. I moce z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. 31. To jest
gwóźdź drugi. Poślą swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym. Święty Paweł o czym pisze w 16 wersecie? Że przyjdzie on na dźwięk trąby. Tak? No to proszę bardzo, tu jest też dźwięk trąby. Kiedy? Po wielkim ucisku. Poślą swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i uwaga, zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Gdzie tu jest miejsce na porwanie kościoła protestanci? Pastorze Chojecki, ludzie z KNP, zaraz po ucisku zbierze swoich wybranych, nie przed uciskiem, ale po ucisku. Widzicie to? To, o czym pisze święty Paweł i to, o czym mówi tu Chrystus, to jest jedno. Przyjście Syna Człowieczego na końcu świata, by dokonać sądu. Jeden będzie, i teraz zobaczmy, co to znaczy. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. No niby ma być to porwanie kościoła. Nie, bo to jest po ucisku. Jeżeli przeczytamy sobie dalej od 43 rozdziału wersetu do 51, czyli do końca 24 rozdziału i następnie przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, to zrozumiemy znaczenie tego, co to znaczy jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Jezus później od 43 roku wersetu podaje przypowieść o dwóch sługach. Jeden wierny i drugi niewierny. Pan odchodzi i powraca. Jednego zostaje przy pracy, czyli czuwającego i modlącego się, a drugi się ociągał nie pracował. I co? Zbawiony został ten, który pracował, nagrodzony. Ten, który się ociągał, został potępiony. Jezus mówi, że każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sługa Chrystusa ląduje w piekle, bo się ociągał. Widzicie tu? Jeden wzięty do nieba, drugi zostawiony. Odstrzał, piekło. Następnie przypowie, że o pannach roztropnych i nieroztropnych. Pięć ma lampy i ma zapas oliwy, drugich pięć nie ma zapasu. Rozlega się, co? Wołanie o północy. Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swoje oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czyli 13, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. I widzicie tutaj, o co chodzi z tym jeden wzięty, drugi zabrany? Oni spekulują porwanie kościoła. Jeden zostanie wzięty, a drugi na rządy antychrysta. Nie, jeden będzie zbawiony, drugi potępiony. Bo Syn Człowieczy przyjdzie na końcu czasów, by dokonać sądu. 25 rozdział, później od 31 wersetu jest, prawda, opis sądu. Później jest przypowieść o talentach. Jeden 5 dostał, drugi 3, ostatni 1. Pan powraca i co robi? Rozlicza się z każdym. Widzicie, co to jest sąd? Rozliczenie. Każdy musi stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby odebrać zapłatę za uczynki, dobre lub złe, dokonane w ciele. Pan Bóg będzie rozliczał nas. I co? Dwóch poszło do nieba, została nagrodzonych, trzeci odstrzał. Widzicie, co to znaczy? Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Jeden będzie zbawiony, drugi potępiony. Dlatego Chrystus mówi: czuwajcie, módlcie się.
bo nie wiecie, kiedy przyjdzie dzień, ów dzień. To nie jest dzień porwania, to jest dzień końca czasów, dzień końca świata, dzień, kiedy dokona się sąd, a nie jakieś mityczne porwania. Zaraz po ucisku. I jeszcze taki gwoździk do trumny tej mitycznej ambrozji. To jest Łukasz 21. Uważajcie na siebie od 34. Uważajcie na siebie, aby wasze serce nie było ciężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem, uwaga, gwóźdź w ambrozję mityczne, na wszystkich, uwaga, na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Na wszystkich? A gdzie porwanie Kościoła? Jakby było porwanie Kościoła, to powinno być na pozostałych, na złych, nie? Bo według mitologii o porwaniu Kościoła wybrani mają być z Chrystusem porwani, zachowani przed uciskiem. A tu co jest? Czyli wszyscy ludzie, wszyscy mieszkańcy ziemi będą podczas tego dnia, dnia sądu, kiedy powróci Chrystus. Czyli co to znaczy? Przejdą przez ucisk. Dlatego Chrystus mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Oczywiście to jest opis końca świata. Nie jakiś powrotu, powtórny porwań Kościoła. Dla nas końcem świata jest śmierć. Dlatego czuwajmy i módlmy się. Bo kiedy Pan po nas przyjdzie, by zastał nas czuwających, by zastał nas trwających w Nim. Bo wtedy po śmierci decyduje się nasza wieczność. Więc wydaje mi się, że ci, którzy tam jakoś wierzą albo sympatyzują z tą ideą mitycznego porwania Kościoła, po zapoznaniu się z tym powinni trochę zreflektować się. Poza tym sam pastor często mówi, że jest omylny, że może się pomylić. Więc skoro tak, to sprawdzajcie, co mówi. Na razie.